dobry, proszę Państwa, ja witam na kanale Dostaw Czakiem. Jak tam Wam dzień dzisiaj mija? Mój dzień mija, jeszcze jak widać, znaczy nie widać, bo nie wiecie, dzisiaj jest niedziela. A może widać, takie pustki. Godzina 8.11 i wstąpiłem właśnie na stację hot doga, no, kawa to musi być, wiadomo, na trasę. Jadę do Poznania, czy właściwie tam jeszcze za Poznań. 5 godzin drogi mi pokazuje, nie wiem ile mi pokazuje, czekajcie. Nawet na 13.10, a jest 8.10, no to dobra, powiedzmy. 5 godzin, kurde, mi się nie chce dzisiaj, no ale niestety muszę. Tak to niestety bywa. Dzięki za to, że oglądaliście poprzedni 3-godzinny prawie odcinek. Niesamowite, że takich wiernych fanów i subskrybujących mam. Bardzo się z tego cieszę. No i co? I tych więcej, mam nadzieję, że uda mi się tych więcej odcinków wbijać tutaj na kanał, bo no tak jak mówię, kurde, u mnie aktualnie, jeżeli chodzi o czas, to jest po prostu przerąbane. Ja pracuję nawet, widzicie, w niedzielę i w tygodniu od 6, no właściwie do 21 robię. Także ostatnio, czekajcie, muszę tu skręcić, zawsze jestem przyzwyczajony zawsze jechać tamtym zjazdem, tu, tędy bardzo rzadko jeżdżę ostatnio. No, także tak to bywa ostatnio u mnie i tak jeszcze przypuszczam tydzień tak będzie, do przyszłego poniedziałku, bo no wiecie, no urlopy są teraz, niektórzy chorzy, no i tak to kurde bywa. No nic. Więc zapraszam na dzisiejszy odcinek, w którym może coś się będzie działo, a może nie. Jadę Fordem osobówką, bo nie było sensu ciągać dostawczaka na taką trasę, a też może osobówką coś szybciej nadjadę. Słynny, ja ci właściwie mój słynny Orlen, gdzie nie wiem czy to widać, bo mam kamerę na głowie, nie? Ale tu jest Orlen, gdzie jest tradycja zatrzymywać się. No właśnie, wiedziałem, że coś nie tak. Gdzie jest tradycja zatrzymywania się na kawę. Ale no w związku z tym, że tu już mam kawę, no nie, to nie zatrzymam się. A mam kawę no z Orlenu, znaczy nie z Orlenu, tylko z BP, bo tankowałem na BP, a tankowałem, bo miałem pusty bak, więc stwierdziłem, że lepiej zatankuję gdzieś tam w Krakowie niż tutaj na tej autostradzie, gdzie jest drożej. No cóż, tak mi się dzisiaj nie chce, słuchajcie, no w niedzielę, żebym jeszcze miał kurde roboczą niedzielę, no trochę kiepsko. No ale w związku z tym, że jakoś tak zbierałem się do nagrywania filmu i nagrywałem parę rzeczy, to ale jakoś tak kurde nie wychodziło, bo to takie wiecie, no moje robocze dni są no szybko dziejące się rzeczy, więc takie luźniejsze gadki tak nie dałem rady nagrywać, więc tak nie wychodziło, ale chyba 3 razy próbowałem nagrać wam jedną kwestię, jeżeli chodzi o dostawczaka i hamulce, i to wam puszczę teraz. Także chwila, taki przebłysk do przeszłości, co nagrywałem, jeżeli chodzi o hamulce w dostawczaku. Z samochodem byłem na przeglądzie, pierwszy przegląd od nowości musiał przejść, następny za 2 lata. I ja no za ten przegląd zastanawiałem się, bo się, jak widzicie, wyświetla kontrolka. Czekajcie, zaraz pokażę wam, co się dokładnie wyświetliło, tylko muszę te drogi, kurde, ogarnąć, bo zaś dużo zakrętów jest. Jeszcze palcem nagrywam, także kurde, palec mi wchodzi w kadr. Jeju, ewidentnie niewyspany jestem. Ewidentnie. To ustąpię.
No, więc się wyświetliło mi, uwaga, serwis, hamulce do wymiany. Może mi się to uda wam pokazać, tylko za dużo kręte te drogi są. Informacje, AdBlue jest dobre, jedno ostrzeżenie, ale tu kiepsko, ale kiepski film dzisiaj, naprawdę będzie kiepski. Poziom AdBlue, ostrzeżenie, klocki hamulcowe zużyte, natychmiast serwis. I to już tak jest od jakiegoś czasu, ten natychmiast serwis, klocki hamulcowe zużyte. Bo to jeszcze jak pracownicy jeździli samochodem, to już mi komunikowali, że jest coś, wyświetlił się ten komunikat z tymi hamulcami. No i czy jechać na serwis? No ale nie było czasu jechać na serwis, zresztą tak teraz też nie ma czasu jechać na serwis, no ale na przegląd trzeba było jechać, no bo tam jest chyba jakiś mandat za brak przeglądu czy coś takiego, więc stwierdziłem, że pojadę. Już te pół godziny poświęcę i pojadę. No i trochę się obawiałem tego, że no kurde, jeżeli są zużyte hamulce, no nie przepuszczą je i tak będę musiał robić te hamulce, wrócić się znowu i trochę więcej straty czasu. Ale pojechałem, no i co? No, na przednie hamulce idealne, ponad jeszcze przeciętne, bo jeszcze na zielono się wyświetliły. Różnica niewielka. No to myślę, no to pewnie tylne hamulce, nie? Tylne hamulce będzie bida. No ale ręcznie zaciągam, zjechało w ogóle z tych rolek. Także nieźle sobie tutaj kombinują w Fordzie. Pewnie w innych markach tak samo. Że jak wyświetlą natychmiast serwis, to ludzie się będą bali, będą przerażeni, będą wymieniać te klocki od razu. Pomimo, że nie jest potrzebna wymiana klocków. No, na razie klocki działają. Wyszło na przeglądzie nawet, że są w idealnym stanie. Taka trochę kiepska wymuszanie na ludziach kupowania czy wymiany właściwie klocków hamulcowych. No i tak właśnie widzicie z tymi hamulcami, tak właściwie do dzisiejszego dnia jeżdżę i te hamulce są sprawne, wszystko jest ok. I tak będę jeździł, dopóki nie usłyszę, że się, nie wiem, trą te klocki, nie zobaczę, że faktycznie te okładziny schodzą, no to będę tak jeździł na takich klockach. No a w ogóle właśnie, dzisiaj będzie dzień nagrywania z głowy, kamerką z głowy, bo ostatnio się kapnąłem, że kurde, przecież ja mam jeszcze uchwyt na głowę i kiedyś to było fajne nagrywanie z głowy, na głowie, więc nagrywam. Znalazłem ostatnio teraz w szafie, szkoda, że nie wziąłem na ten poprzedni wyjazd do Serbii, ale no, zapomniałem, całkowicie zapomniałem. Dzisiejszy dzień będzie większość z nagrywania z głowy, czy tam jakkolwiek to się nazywa. Dodatkowo jeszcze tu mamy w telefonie, wreszcie widzę jaki mam kąt tej kamerki nagrywania, czy jest dobry, czy niedobry. Czy mnie tu widać w tym lusterku, czy mnie nie widać? Więc zresztą jak mnie widać w lusterku, to i tak mnie to nic się nie dzieje. Dla mnie to w sumie wszystko jedno, czy mnie widać, czy nie widać. No więc jedziemy. No dobra, aktualizacja wydarzeń. Mamy 9:30, a ja jestem gdzieś na Płatnej za Katowicami, czekajcie, zaraz zobaczę gdzie dokładnie. Szczelce Opolskie. Nie jest źle. Jakoś tak leci ten czas w miarę szybko. Myślę tak gdzieś sobie koło 11:30 jakoś tak na obiad gdzieś zjechać. Znaczy no pseudo obiad. Bo nie kojarzę tam na trasie między Wrocławiem a Poznaniem, żeby coś ciekawego, dobrego było. Trzeba będzie zobaczyć. A nie mam nic kompletnie dzisiaj z sobą, żadnych kanapek, kompletnie nic. Ale tu pola, patrzcie, kurde. I co? Gdzie tu mamy mapę, nawigację? Nawigacja pokazuje na 13:12, że będę, więc ja mam, teoretycznie mam być na 13:00, ale wiem, że ta mapa nie ma wgranej tej
tam za Lesznem jest zrobiona ta nowa trasa, przedłużyli ją, dobrze mówię, za Lesznem? No, czy tam, no prawie tam pod Poznaniem, no nie, to tam już do Poznania prawie dociągnęli tą trasę. Wiem, że nie ma tego wygranego i prowadzi jeszcze przez stare wioski, więc na pewno coś nadrobię, jadąc tą nową drogą. No, taki by był raport sytuacyjny. Jadę dalej. No i Wrocław, proszę Państwa, Wrocław. Kurde, ustałem się na bramkach. Pół godziny wyszło na bramkach. Taki był, kurde, ruch. W zasadzie teraz mi pokazano na 13:30, że będę. Trochę kiepsko, więc chyba jednak zrezygnuję z mojego jedzenia. Tak to bywa. Tak to bywa, no, że w niedzielę, kurde, taki ruch na tych bramkach tutaj. Co zrobić? Nic nie zrobić. Ile tych kilometrów mi zostało? 2 godziny, 2,5 godziny, 211 kilometrów. Dobra, jedziemy. No i dobra, dzięki tej drodze, tej S5 to jest, właściwie nadgoniłem. 13, na 13:01 będę. Czyli pół godziny tak by, kurde, mi ta droga pozwoliła zaoszczędzić czasu. Cóż tu tam jedzie? Trójkołowiec? Chyba tak, no. Fajna sprawa. Szwecja w ogóle. No. Więc elegancko, 13:01 aktualnie wyświetlane jest dzięki tej drodze, czyli pół godziny zaoszczędziłem. A, super. Super, super. Czyli pół godziny właściwie straciłem na bramkach, ale pół godziny zyskałem dzięki temu, więc wszystko będzie w normie. Na 13 miałem być u klienta i na 13 będę u klienta. No i cóż, chyba się odezwę, jak będę wracał, bo na razie... Na razie jeszcze tak by psychicznie się do tego jeszcze nie przyzwyczaiłem, że dzisiaj pracuję. Bo jazda ta, którą teraz wykonuję, to też jest w sumie praca. Będę się cieszył, jakby to wracał do domu, no. Do domu pewnie wrócę na 12:00. Ale to i tak będzie pocieszające, że wracam do domu. No i dobra, mamy 15:52, czyli 16:00 właściwie. W ten piękny, niedzielny, wolny dzień od pracy, nie? No, ja wracam. Całkiem nieźle to poszło. Tutaj nawigacja pokazuje, że na 20:30 będę w domu. Co właściwie chyba jest prawdą. Chociaż może. Znaczy, no, na pewno jest prawdą, bo muszę dziś zatrzymać się, zatankować. Bo niedługo mi się za 200 km skończy paliwo. A do domu mam 487. Więc. No, gdzieś muszę się zatrzymać się. No i też pasowałoby coś zjeść, bo na cały dzień na tych hot dogach z Orlena i BP, nie, na BP to jadłem hot dogi, bo tam się jeszcze zatrzymywałem wcześniej, nie wiem, czy coś mówiłem na ten temat, czy nie mówiłem, nie pamiętam już. No i co, samo poczucie dużo lepsze niż wcześniej, niż to, co miałem, bo wracam do domu. Co prawda jutro znowu do roboty od 7:00, właściwie wcześniej, bo na 7:00 już muszę być u klienta. No ale jeszcze tylko tak tydzień. No niestety tak niestety jest. Nie takie piękne życie szefa firmy, czy tam właściciela firmy, jakie sobie ludzie wyobrażają, że tylko szef siedzi w biurze i wydaje tylko polecenia. Znaczy przynajmniej ja tak mam, nie wiem jak tam inni, nie, ale ja, żeby mieć dobre stosunki z... Przepraszam, wróć. Żeby mieć dobre relacje z pracownikami, no też robię, no właściwie też robię, bo to dobry, to jest tak moja opinia, nie? Bo to każdy może sobie myśleć jak tam chce, każdy ma swój jakiś tam model biznesowy i tak dalej, ale według mnie dobry szef nie tylko rozkazuje i nie tylko mówi, co inni mają robić, ale również robi i daje jakąś wkład w firmę, bo uważam, że pracownicy szczęśliwi
Dobrze to było, dobrze to ująłem? Chyba dobrze. To dobrze, to dobrzy pracownicy wtedy są zmotywowani, bo tutaj nie tylko pieniądze motywują człowieka do działania, ale również osoby w otoczeniu motywują człowieka. No, ludzie sami nawzajem się motywują, no więc ja również robiąc motywuję innych ludzi. No, tak to ujmę. Tak to ujmę i prowadząc już piątą firmę, rozpoczynając, nie jest łatwo, ale mi gościu na tym siedzi na dupie. Nie wiem, czy widać to w lusterku. Ja tu jadę przepisowo, nie mam zamiaru, kurde, jechać szybciej. Halo. Chcesz jechać szybciej, to wyprzedzaj. No, więc tak to jest. Dobra, włączę się na autostradzie, a właśnie będę coś żarł. Zobaczymy, gdzie się tam włączę. No i tak sobie jadę, 17.20, słucham jakieś tam podcasty, swoją drogą wieczorka, podcast w Bentleyu, jeżeli słuchaliście to, nie słuchaliście to, polecam, no ale mniejsza z tym, tak się zasłuchałem, że jak zwykle 54 km do końca baku, gdzieś przed Wrocławiem jestem, nawet nie wiem ile zaraz zobaczę, mam nadzieję, że dojadę do stacji benzynowej we Wrocławiu, w Bielanach właściwie. Może dojadę. Na Leśnicy, nie wiem gdzie jestem, w każdym razie. Nie wiem gdzie jestem. No, ale mi telefon dzwoni.